Siema, to jest Stefan Bong, witam was w takim kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zrobimy coś ambitniejszego, typu właśnie jak był ten film, czy Pentium da radę. Dzisiaj sobie pomalujemy pada od Xboxa 360. Mam nadzieję, że wam się spodoba, więc pokażę wam, jak to na tą chwilę wygląda, bo na początku nie nagrywałem tego, jak to robiłem. Teraz powiedzmy, przechodzę do jakiegoś tam kolejnego etapu, więc pokażę wam na tą chwilę, co zrobiłem. Tutaj talerz jest. Okej, więc tutaj jest worek, w którym jest wszystko związane z tym. Tutaj mamy oczywiście, już cały pad został rozebrany. Tutaj widzicie, jest plastik tylni. Zdjąłem tutaj naklejkę, tą tutaj numer seryjny i tą naklejkę, która nic nie mówiła. Tutaj mam przedni plastik, wstępni już odpuściłem i tutaj ostatnio już bawiłem się w malowanie tego to koszyka. Jak tutaj możecie zobaczyć, nie wyszło to najlepiej. Tutaj akumulator mniejszy się zepsuł, ale to nieważne, jak widzicie, nie wyszło to najlepiej. No cóż, mówi się trudno. Już kupiłem dwa takie koszyki na Allegro, więc spokojnie pomalujemy kolejny. Będziemy się bawić w Hydro Dripping, jeżeli chodzi o te dwa elementy. Więc na tą chwilę sobie weźmiemy te oto dwa elementy. Te dwa elementy. Obsikamy sobie podkładem, bo kupiłem. Ciężko było z hajsem, ale 11 zł się znalazło. W sumie łącznie 22-23 zł. Bo kupiłem po 11,50 i podkład jeden kupiłem i właśnie kupiłem zieloną farbę. Będzie zielono-niebieski pad. W planach także jest pomalowanie przycisków, które tutaj są, czyli te X, A, B, Y. Je także mam pomysł, żeby pomalować. I oczywiście krzyżaka, także tutaj jest krzyżak rozebrany i tam są w środku śrubki. Dlatego on jest odosobniony. Czyli pomalujemy wszystkie przyciski oprócz Xboxa. Oczywiście oprócz gałek, na które czekam cały czas, bo niestety przyszedł mi śrubokręt. Właśnie rozkręciłem tego pada przez śrubokręt, ale jeszcze nie przyszły gałki do analogii, wiecie o co chodzi. To co tutaj macie, tym to wiecie, no to nie przyszło. Więc weźmy te wszystkie elementy, odtłuśćmy sobie alkoholem izopropylowym i idziemy malować. Siema kury, witam. Te kurczaki są. Okej, tu już mam przygotowane do malowania mniej więcej. Ale się jeszcze pochwalę, że podkładki sobie suszę. Umoję sobie dzisiaj. Natrysk próbny trzeba zrobić. Ja tutaj zawsze natrysku próbnego dokonuję gdzieś tutaj. Nie będę się tym trząsnąć. No ale powiedzmy, lecimy. Jak coś zepsuję, to będziecie widzieli. Ja, coś mi tu lata, mucha jakaś. Dobra. Jest za dużo, więc moje szczęście. O, ja tego się nie spodziewałem, że to będzie aż tak. Tutaj coś uszczerbione chyba, nie wiem. Jak zwykle oczywiście musiałem trochę pomalować tutaj. Nie przemyślałem tego, że to jest aż tak lekkie, że to się będzie ruszać. Więc teraz nie wiem, jak to powiedzmy, co z tym zrobić. Co mam robić, by powiedział taki pewien znany Polak. To nie będzie, o kurde. No i zajebiście. Powiedzmy, że już jest. Może trochę nierówno. Ważne, żeby mniej więcej to jakoś było równo. Później się nałoży wiadomo farbę. No i oczywiście później będzie bezbarwny lakier, więc nie. O kurczę, więc nie będzie aż takiego problemu. Cóż, zostawiam to do wyschnięcia. Ja sobie zostawię to na około 2 godziny. Czyli jakoś o 13:15. Teraz jest 15:30, więc jakoś o 17:30 sobie przyjdę. Zobaczymy, jak to wyschnęło. Jest 17, o dokładnie 18 już nawet, 18:02, więc
wezmę. Więc na dzisiaj będzie koniec malowania, chyba trenet. O, już trochę pomalowałem. Jesteśmy po jakichś 2 godzinach i... No, jak możecie zamyślić, że to jest po 2 godzinach, no to wyschło. I tyle. Dobra, tutaj jest ok, dosyć. Krzyżak też jest ok. Widzicie, tak to będzie wyglądać, jak to pomalujemy. Następnie przyciski. Przyciski są ok, bo też trzeba pamiętać o tym, że o, teraz wsadziłem teraz przycisk i tak to wygląda. Jest ledwo widoczny tutaj. Więc tak naprawdę wiadomo, tutaj też nie ma z tym problemu, że tutaj jest coś no widocznego. Więc te oto przyciski też już są w pełni, powiedzmy, pomalowane. Już jest jakieś odświeżenie. No ale jutro hydro dipping. Mówię dripping, ale oczywiście chodziło o hydro dipping. Teraz sobie tak trochę zacząłem przygotowywać go pod właśnie jutro malowanie. Naraz pomaluję sobie ten element właśnie, przyciski krzyżaka prawdopodobnie. Tak jak było oryginalnie, tego tak przykręcę najprawdopodobniej. Więc pomaluję jednocześnie krzyżaka, przyciski, bampery i ten dół tutaj, żeby to było jakby w jednym kolorze. I osobno pomalujemy, no właśnie to, bo jakby nie mamy takiej możliwości, więc myślałem tak, że nad pomalowaniem sobie spustów, skoro już tak wszystko maluję, to... Znaczy teraz, tak złapałem taką rozkminę, może spusty jeszcze pomalować. Bo spusty będą czarne, w obudowie to będzie wyglądać tak, jak wam teraz pokażę. Jak widzicie, tak to wygląda. Ale słuchajcie, chyba nie będę już robić sobie zachodu i sobie po prostu tak zostawię, jak jest. Będą takie czarne. Właśnie sobie złożyłem tak pod wieczór tego pada. Złożyłem sobie tak, jak widzicie, wstępnie dosyć, jak to wygląda. Bardzo fajnie to wygląda, jak słuchajcie, nawet jak macie takiego pada, to nawet pomalowanie go podkładem wygląda zajebiście, szczerze. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? A few inches later. Tak to wygląda, trochę się popsuło, no ale powiedzmy, że to będzie taki mały akcent, najwyżej tam poprawię troszeczkę, tutaj widzicie, o tu troszeczkę ten, to mi odpadło w czasie tego zanurzenia, no ale cóż, więc ja teraz biorę drugą rękawiczkę i lecimy dalej z tym. Tak wygląda na tą chwilę. Teraz będzie skoro 2 godziny.
Efekt jest ok, tego jestem troszkę, to jest fajnie, to jest bardzo fajnie, natomiast nie jestem teraz z tego zadowolony, bo bardzo mało niebieskiego tutaj jest, ale i tak jest fajnie, bo zabrakło mi troszkę niebieskiego, więc tutaj macie zdjęcie, jak aktualnie wygląda pod wąsem, zielono-niebieski wąs jest trochę, ale to się mam nadzieję zmyje. Teraz zajmujemy się malowaniem przycisków, czyli start, play, znaczy back, start, zieloną farbą, bo niebieska się kompletnie skończyła. Więc powiem, czy się krzyżaka, przyciski, bampery i ten dół tutaj. Teraz usyfiona jest, ale miejmy nadzieję, że jeszcze więcej rąk nie usyfię, jakieś kaszojadrze mordę. Zaraz tam pójdę, rzucę jakąś achtungę jak zawsze. Może się w końcu uspokoi. 8 razy mnie rzucono już na komisariat przez to, że rzucałem achtungi do sąsiadów i prawie dziecko 4 razy zabiłem. Ale cóż, przynajmniej nie darło mordy. Kurde. No to opres wydobyłem trochę zajebiście. Dobra, git. Łapy jakieś. To się pyta, łapy jakoś. No ten każe, ja trzę mordę, zaraz tam pójdę. Łapy jakieś tam wielce brudne nie są. To schnie. Za 2 godziny się widzimy. Słuchajcie, chyba jest taki problem, że chyba zepsułem kompletnie. Dlaczego już odpowiadam? Bo jak jest ten hydro dripping, no to ja po prostu wziąłem, wiadomo, wynurzyłem z wody i położyłem to. A jakby kropelki wody na tym były, myślałem, że słuchajcie, to się wiadomo nie sparuje, ale niestety się okazuje, że chyba właśnie tam, gdzie były te kropelki wody, to inaczej zasycha i prawdopodobnie, że takie kropelki zostaną na zawsze, więc wszystko pójdzie się dupić, taki zajebisty efekt. Jeżeli tak będzie serio, to lipa trochę. No i co wtedy zrobimy, to nie wiem, bo nie mam innego pada, żeby wziąć z niego jakby elementy, jeszcze raz to zrobić czy coś. Poza tym musimy wydać kolejne 10 zł, żeby kupić farbę jakąś, więc lipa. No ale cóż, zobaczymy, jak to wyszło. Siemano, no niestety trzeba to powiedzieć, no ale troszkę zmarnowałem sobie czas, ponieważ po malowaniu, jak widzieliście, było takie kropki, jakby takie były. Ja myślałem, że to jest woda, no ale niestety, tak jak widzicie, to chyba nie wiem, czy to była woda, czy co, ale zostały takie kropki na padzie i to wygląda okropnie. I niestety jest to wszędzie. Na całym padzie, więc robota poszła trochę na marne. Ja mam teraz aktualnie taki plan, żeby z tego powodu, że już mam przyciski te wszystkie pomalowane na zielono, to pomysł jest taki, żeby oszlifować to całe jakby papierem ściernym i tutaj przez środek, wszystkie części przez środek, taki pasek taśmy malarskiej, żeby sobie oddzielić, tą część pomalować na biało tym podkładem, a tą część na zielono. Czyli byłby taki biało-zielony pad, oddzielony idealnie na środku. I chyba to zrobię, ponieważ odleciał mi się hydro dippingu po tym. Nie wiem w sumie, co źle zrobiłem, czy powinienem to otrząsnąć, czy po prostu coś zawiniło. Siemano, witam was równo po 20 miesiącach. Tyle też zajęło, zanim ten film zleci, zanim ten film jest montowany. Bo teraz to montuję. Co tutaj poszło nie tak? Na to pytanie próbowałem sobie odpowiedzieć. My tutaj między innymi mamy informację, jakaś strona obcasy.pl i tutaj mamy info, że łapiemy jak się robi hydro dipping tutaj w przypadku butów. No to łapiemy za podeszwę i powoli zanurzamy w wodzie, po całkowitym zanurzeniu potrząsamy nas, nie odgarniamy pozostałą farbę z powierzchni, aby móc go wyjąć. Tutaj ziomek z panem od Xbox One na przykład. Wyciszam audio, bo z doświadczenia wiem, że lubi mnie zagłuszyć. No i pan normalnie tak zanurza, podobnie.
Izaci odgarnia farbę. W przypadku tego tyłu, jak robiłem, to już brałem dwie rękawiczki, no i faktycznie miałem dwie rękawiczki, wcześniej miałem jedną. No i tutaj też taka ciekawostka, że jest takie info. O, tutaj jest to info. Ze względu na opary należy ich używać w masce oraz unikać zamkniętej powierzchni. Czy to była zamknięta powierzchnia? Polemizowałbym, w sensie troszeczkę jest. To jest dosyć tam, w sensie jest dosyć duży przewiew, ale to co mówiłem tutaj, że w przypadku drugiego tego, no to widzicie, ja tutaj już miałem dwie rękawiczki i założyłem drugą ręką, odgarnąłem w przypadku tego. A w przypadku tego pierwszego wybrałem to i później potrząsałem właśnie tym, więc tutaj jakby i to jest tutaj opisane, więc tutaj jakby, i zobaczcie, ten ziomek tutaj wynurzył i tutaj też są krople wody, dokładnie tak samo jak u mnie. O, zobaczcie, tak wygląda zaraz po wynurzeniu, a także miałem te, a nie widzicie, ciusny, przed chwilą to widzieliście, tutaj macie te krople wody i też jest jakby mokry ten pad. I czy on coś dalej robił? No oczywiście nie pokazał, bo to YouTube i tutaj film musi trwać 2 minuty. No ale jak możecie zobaczyć, on nie jest jakiś perfekto, w sensie tu jest troszkę jakiś ten, tej farby troszkę więcej. No nie jest ideolo, ale pytanie jest takie, czy jakby to wysuszył po użyciu, czy nie tego, czy to trzeba osuszyć i tak dalej. To jest jakiś chłop. I zobacz, to też wygląda wszystko fajnie ideolo. Kurde, no nie wiem. Nie wiem, o co chodziło i dlaczego mi się tak zrobiło, ale ja na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Może wy będziecie, więc zapraszam was do dalszego oglądania. Nie wiem, co źle zrobiłem, ale coś źle zrobiłem i niestety źle to wygląda. Niestety nic na to nie poradzę, albo mógłbym to od nowa zrobić, ale musiałbym wydać 11,50, żeby kupić jeszcze jeden spray. No albo mogę zrobić z tego, co mam, czyli mam bezbarwny, mam właśnie podkład biały i mam zielony, więc zrobię to tak, żeby nie musieć nic jeszcze wykładać hajsu. Robimy to. No okej, okay, a więc jesteśmy tutaj już. Muszę sobie przeorganizować przestrzeń roboczą. Tutaj właśnie mamy ten, bo tak jak mówiłem, podkład, ale mamy zieloną farbę, to jest przejrzysty akurat, ale mamy zieloną farbę, mamy podkład i mamy bezbarwny. Tutaj mamy papier ścierny, nie mamy gdzie usiąść, ale co tam, zabawa, poklęczymy sobie, hehe, seksik. Więc chyba zabieramy się za bawienie się. Szczerze, szkoda mi tego, że to muszę zdrapywać, no ale trudno. Niestety musiałem coś zepsuć. No to co, zaczynamy. Tylko sobie wyprostuję, trochę papier to jest P40. Nie wiem, czy za gruby, czy za cienki. Taki tutaj mam, więc takiego użyję. Okej, 7 minut około. Wiem, że wiem, wygląda to okropnie. Przejdźmy teraz do trochę innych spraw niż malowanie Xboxa. Kurde, to dziura jest w sumie. Witam was po dosyć długiej przerwie paromiesięcznej. Postanowiłem, że się w końcu zabiorę za to po raz kolejny. Miałem jakiś bardzo taki mało ziarnisty papier. Miałem jaki to jest ten 60A. I teraz postaram się doprowadzić to, powiedzmy, do tego stanu, żeby można było to pomalować. Pewnie mnie nie słychać, jak szoruję. Tak jak mówiłem tutaj. O, no i się wywalił. O, w niemadle. Ale gościu 600 IQ. Ale wymyśliłem przymodu, dałem to. Po prostu. A to przed chwilą odgórzałem sobie. I chyba się przekrzywiło trochę. O, no. Dobra, to chyba już jest wypolerowane. 5 minut niby. A tutaj tak ustawiałem ten statyw, więc... O, to było. Wszystko.
10 minut około. Dodatkowo tam, jak widać, tutaj są przyciski, bo większość z nich jest... Większość z nich jest niedomalowana. Tutaj widać. O, tutaj patrzcie, to jest. A tu takie białe się przebija. I tak jest prawie na każdym przycisku, więc to jest do pracowania. No i został koszyk, który jest tutaj zaklejony. To jest fake za 2 zł z Allegro. I on też będzie do malowania. Wszystko wypiłowane, więc po raz kolejny trzeba nałożyć podkład na to wszystko. Tego trzeba jeszcze umyć, żeby tego pyłu nie było. I tutaj trzeba wietrzyć to pomieszczenie, zabezpieczyć i można działać. Mamy już przygotowane, jak widzicie, bardzo profesjonalny kadr, więc... Przynajmniej madło nie jest brudne. Ty, o tym elemencie zapomniałem. Pod kartonem zostaje, o nim kompletnie zapomniałem. No, tutaj było, przez to tak było widać, chyba to się odbiało. Nie chciało mi się tego demontować, bo to na dwóch wkręta i w ogóle, nie wiem. Aż tak się nie poświęcam. Mamy to. Tutaj wszystkie elementy. No, dzień kolejny. Tutaj teraz otwieramy spray. To są te spraye z hurtowni. No, to jest nówka nieużywana. Ja tam generalnie, wiecie, to jest jakiś dziwny, bo wiecie, wiadomo, do siebie, do telefonu i tak dalej. Plan jest taki, malujemy niebieskim i jakieś takie plamki zrobimy zielony, bo przyciski są zielone, więc wiecie. Jeżeli już pokryjemy wszystko niebieskim, później zielone, będziemy jakieś takie plamki robić, jak to zrobimy bezbarwnym lakierem i to wszystko. No i jeszcze poprawki przycisków. Dodatkowe przyciski mam tutaj. Tutaj mam, jak widać, przyciski. One są osobno do poprawki. Ja sobie wychodzę, bo jeszcze się zatruję tym sprayem czy coś. Tego projektu jeszcze Xboxowego, to jak wiecie, jakby już tak to wam pokażę, na AliExpress kupiłem już w marcu gałki. One mi do dzisiaj nie doszły. Nie pamiętam, kiedy je zamówiłem, natomiast kupiłem teraz na Allegro kolejne dwie, więc to na pewno mi przyjdzie. Mam nadzieję, że do końca tygodnia. Chciałem wam po prostu pokazać, że tutaj zostało kupione. No i z połowy sierpnia trafimy do dnia dzisiejszego, czyli 12 lutego. Jak wygląda aktualny postęp pracy nad Xboxem? Zatrzymał się właśnie w połowie sierpnia. Mam tutaj czarny koszyk, dlatego że jestem pomalowany, są jakieś problemy. Dlatego nie mam przycisku start, dlatego że chyba go gdzieś zgubiłem przy okazji. I to ostatnie malowanie, które widzieliście, gdzie zdropuję tą niebieską farbę i nakładam podkład, to jest właśnie chyba to ostatnie malowanie. A dlaczego tam zdjęty niebieski podkład? Szczerze teraz nie wiem. Z tego co tam widziałem, chyba coś tam było, że no nie zeszlifowałem tego dobrze i przez to wyszło jak gówno. No i ten pap też teraz wygląda jak gówno. Szczerze żałuję teraz po czasie, że nie zostawiłem go w tym stanie, kiedy on był właśnie taki ładny, bielutki. Wyglądał zajebiście. I żałuję trochę tego, że to zrobiłem. Mogę już albo ten hydrodipping zostawić, albo cokolwiek, bo później jak zdrapałem to tym ostrym papierem, no i już to było tak ciężko trochę odratować. Po prostu po raz stanął i w momencie, w którym tam kilka dni chyba przed otwieraniem 260 wheelspinów, odcinek jest już na kanale, ostatni, który się pojawił w poprzednim roku, no to postanowiłem złożyć tego pada, bo wcześniej był, leżał rozłożony po prostu i czekał na swój lepszy dzień. No i finalnie go złożyłem, no i go używam sobie w takiej oto formie, byleby działał. Jest jeden problem, przez dłuższy czas, on był chyba, a nie, on był dłuższy czas złożony, ale go rozłożyłem i podpiłem wszystko do tego pada, w sensie tam nie były przyciski, wszystkie wsadzone czy coś takiego. Ja tego pada wziąłem, wsadziłem silniczki i tak dalej i go złożyłem. No i tutaj się pojawia problem, no bo te silniczki powodują
oznacza, że ten patch się rozłącza, co też mogliście zobaczyć na openingu 260 Willspinów. Patchy po prostu pod wpływem wibracji się rozłączą, nie wiem totalnie czemu, prawdopodobnie po prostu te wibracje nie są odpowiednio izolowane i to na płytę główną coś tam działa, czy coś takiego, nieważne, ale na przykład takie GTA sobie ostatnio bardzo dużo pogrywam, jak jeżeli w ogóle dużo gram gry, no to właśnie po prostu mam wyłączone wibracje w GTA, tak samo w Fordzie, no i jakoś to tam działa, nie rozłącza się, nie ma żadnych problemów. Po prostu mi się wydaje, że już ten pad jest trochę nie od ratowania i nie chcę mi się inwestować więcej pieniędzy, mógłbym kupić jakąś obudowę za 2-3 dychy, ale uważam, że ten pad działa i po prostu żal mi pieniędzy na tego starego pada wydawać. Wolę po prostu już wziąć i nie wiem, te 3 dychy dołożyć do tej, do jakichś 200, kupić pada z Xbox One czy tam Series X. No nie wygląda on najciekawiej, ale działa jakoś tam. To było na tyle, taki odcinek, który czekał w, no aktualnie najnowsze odcinki, które powstają, które będą powstawać, no to najnowsze odcinki, które aktualnie będę robił, mają numer 60. Po prostu każdy kolejny odcinek w kolejności, w której jest tworzony, to ma numerację swoją, żeby się nie pogubić oczywiście, bo archiwizuję wszystkie materiały do odcinków jeszcze, bo wkrótce może braknąć miejsca. No i ten vlog ma numer 21, a najnowsze vlogi mają numer 60. To by było na tyle w tym odcinku. Nie udało się, no niestety, nie wszystko musi się zawsze udawać, chociaż na tym kanale szczególnie dużo rzeczy lubi się nie udawać. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, Orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa, ziomek jest Christian, kurwa, nie jestem chory.